Dzisiaj zajmiemy się spotkaniem Pana Jezusa Chrystusa z Łazarzem w czasie, kiedy on był martwy, oraz z jego Łazarza siostrami Marią i Martą. Mamy tą sytuację opisaną w Ewangelii Jana 11 rozdział od 1 do 44 wersetu. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. Tutaj oczywiście przychodzą na myśl od razu słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział o sobie, że On jest zmartwychwstanie i życie. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Z historii Łazarza, który był chory, zmarł i znowu został i został znowu wzbudzony do życia, możemy częściowo zrozumieć myśli i drogi Boże, którymi prowadzi On ludzi. Łazarz jest obrazem na człowieka naturalnego, to jest posiadającego grzeszną naturę. W tym stanie nie ma dla niego ratunku. Bóg też nie stara się go poprawić. Aby zaznaczyć ten fakt, Pan nie uleczył Łazarza z jego choroby, ale czekał, aż on umrze. Następnie wzbudził go z martwych, aby poprzez ten prosty i jasny obraz pokazać podstawę zmartwychwstania oraz nowe życie. Pan Jezus Chrystus przyszedł i umarł na krzyżu za wszystkich ludzi. To jest dowodem, że moralnie wszyscy są umarli. Tak mówi m.in. drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 14 werset. Więc wszyscy są umarli, wszyscy są nieużyteczni przed Bogiem i sami nie mogą poprawić swojego stanu. Pomimo to istnieje wspaniała nadzieja. Pan Jezus jest zmartwychwstaniem. Pan Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem. Dlatego Pan Jezus Chrystus mówi Łazarzu, wyjdź. W duchowym sensie oznacza to, że każdy, kto w Pana Jezusa Chrystusa, kto w Niego uwierzy, zostanie przeniesiony ze sfery grzeszników do sfery wykupionych. Apostoł Paweł przedstawia tę prawdę w liście do Efezjan 2:6. Bóg wzbudził nas w Chrystusie Jezusie. Także mamy naukę, że Jezus Chrystus jest życiem, dlatego nakazuje rozwiążcie Go i pozwólcie Mu odejść. Także i to ma duchową wymowę. Każdy, kto przyjmie Zbawiciela do swojego serca, rodzi się na nowo i otrzymuje nowe życie. Również ten fakt potwierdza apostoł. Bóg ożywił nas wraz z Chrystusem. Tak uczy list do Efezjan 2 rozdział 5 werset. Na nowym fundamencie zmartwychwstania i z nowym Bożym życiem wykupiony jest w stanie podobać się Bogu i Mu służyć. Obok tego duchowego pouczenia w słowach Pana Jezusa zawarte jest głębokie pocieszenie zwrócone w kierunku wierzących, którzy odeszli. Ponieważ On jest zmartwychwstaniem i życiem podczas swojego powtórnego przyjścia, wzbudzi wszystkich, którzy zasnęli i przemieni wszystkich żyjących. Zachowanie Pana Jezusa podczas tego spotkania jest doskonałe i nad wyraz piękne. Jego bezwzględne zaufanie do swojego Boga, jak i bezgraniczna miłość do swoich, objawiają się w tym, że będąc w zależności od Boga, dopiero po 2 dniach wyruszył do Betanii. W domu żałoby i w drodze do grobu głębokie uczucia poruszały jego duszę. Pan był w duchu wstrząśnięty, gdyż wiedział, że wszystkie cierpienia zostały zesłane na ziemię z powodu upadku człowieka w grzech. Łzy Pana Jezusa Chrystusa świadczą o współczuciu tym, którzy do Pana Jezusa Chrystusa należą, a pomimo tego muszą przejść przez śmierć. Modlitwa Pana Jezusa Chrystusa nad grobem Łazarza jest jednym z niewielu miejsc w Słowie Bożym, Biblii, w których możemy usłyszeć rozmowę między Synem Bożym a Ojcem. Zostają nam tutaj przedstawione różne aspekty chwały Jego osoby. Po pierwsze, jako zależny sługa wzniósł swoje oczy w górę do Boga. Wiedział, że Bóg go wysłucha, ponieważ jako człowiek zawsze czynił to, co się Bogu podoba. Jako posłaniec Ojca mógł działać z Bożą mocą. Ludzka doskonałość i boska moc zjednoczyły się w jednej osobie. Ludzie, którzy byli obecni podczas tego spotkania, zachowywali się różnie.
Uczniowie tak jak zwykle nie pojęli jego słów i nadali im fałszywe znaczenie. Tomasz nic nie rozumiał, ale wykorzystał tę sposobność, aby wyrazić swoją więź z Panem. Marta pozostała Martą. Spotykając Pana Jezusa, przywitała go słowami: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Następnie dodaje: ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Z jednej strony Marty słowa, jej słowa potwierdzają zaufanie w miłość i moc Pana Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony są lekkim zarzutem z powodu jego zwlekania z przyjściem. Ostatnie jej słowa są jakby niewypowiedzianym żądaniem objawienia mocy Pana wobec Łazarza. Maria upadła Panu do stóp. Jej zachowanie cechują zaufanie i pokora. Także i ona mówi: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. W jej słowach nie było nawet cienia zarzutu wobec Pana.